Dzień dobry Państwu. Mija 45 lat od momentu, kiedy niezwykle odważna kobieta opłynęła samotnie kulę ziemską. Mowa oczywiście o pani kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz. To jej poświęciliśmy wystawę w Ostródzkim Muzeum, na którą chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić. Oczywiście wystawa miała odbyć się tak jak dotychczas wszystkie wystawy, natomiast w obecnej sytuacji było to niemożliwe. W związku z tym chcemy Państwa po tej wystawie oprowadzić w sposób, który dość często dzisiaj jest praktykowany. Nie kto inny, jak inicjator tej wystawy, pan dr Cezary Wawrzyński, zrobi to najlepiej przy udziale pani radnej Anny Monist. Serdecznie Państwa zapraszam. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku, Bibliotece Politechniki Gdańskiej, a także Klubowi Żeglarskiemu w Ostródzie za udostępnienie zbiorów. Zapraszam. Znajdujemy się w Zamku Ostródzkim na wystawie poświęconej pani kapitan Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz. Jest to pokłosie wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym roku, 31 sierpnia 2020 roku, kiedy to na uroczystej sesji radni jednomyślnie nadali w sąsiedztwie zamku skwerowi imię Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. To dla mieszkańców Ostródy, dla radnych było niecodzienne wydarzenie. Tym bardziej, że tę uroczystą sesję zaszczycili pani kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz wraz ze swoim mężem. 10 marca miała zostać otwarta wystawa poświęcona Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz, naszemu honorowemu obywatelowi. Jak wiemy doskonale, bo powinniśmy wiedzieć, która to pani kapitan samotnie jako pierwsza kobieta na świecie opłynęła kulę ziemską. I na wprost prawie że wejścia natknęlibyśmy się na rzeczy pochodzące z dzisiejszego statku Ostróda, to jest flagowa jednostka naszej żeglugi ostrudzko-japońskiej. Jak widzimy, tratwa ratunkowa, koła ratunkowe, ale ważne jest to, że właśnie ze statku Ostróda. Na tych zdjęciach możemy zobaczyć dzień chrztu statku Ostróda, kiedy on przypłynął w październiku 1999 roku. Doskonale Ostrudzianie wiedzą, gdzie on przypłynął, a więc przy naszym molo naprzeciwko żeglugi ostrudzko-japońskiej. Tutaj stoi pani Krystyna, matka chrzestna tego statku i ówczesny dyrektor żeglugi, nieżyjący już niestety, pan Waldemar Nalewajko. Tak więc kolejny dowód na to, że pani Krystyna nie zapomniała o Ostródzie, utrzymuje związki z naszym miastem, z żeglarstwem ostrudzkim, ale i również z żeglugą ostrudzko-japońską, no za co też powinniśmy być pani kapitan wdzięczny. W każdym bądź razie wystawę rozpoczynamy od naszego statku Ostróda, którego to pani kapitan jest matką chrzestną. Znajdujemy się przy gablocie, która dowodzi tego, że pani kapitan jest honorowym obywatelem miasta Ostródy i to, żeby było ciekawie, podwójnie tym obywatelem została. Otóż być może część z Państwa pamięta, 1 maja 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, tutaj na zamku w Ostródzie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej i zostało nadane honorowe obywatelstwo pani Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz. No i tak się stało, że po wielu, wielu latach dowiedzieliśmy się, że to obywatelstwo zostało nadane wcześniej, konkretnie 28 kwietnia 1978 roku. I dowodem na to jest tutaj taki ładny eksponat,
na skórze, który właśnie to jest akt nadania tego tytułu, no, w sposób bardzo artystyczny wykonany, można się fajnie zapoznać z tym. 28 kwietnia Miejska Rada Narodowa nadała wtedy ten tytuł. I mamy tutaj też formę papierową, oczywiście kserokopię, nie dysponujemy oryginałem, również uchwała tej Miejskiej Rady Narodowej. I trzeba podkreślić, że 1 maja 2004 Rada Miejska nie wiedziała o tym fakcie, że wcześniej było nadane. Także no, chyba nikt w Polsce nie dostał podwójnie obywatelstwa i to też trzeba podkreślać, to wynika być może z tego, że tak ją cenią obywatele Ostrudy. Dowód na to, że opłynęła rzeczywiście kulę ziemską, między innymi dowód, bo tutaj mamy z Las Palmas, z Patery Las Palmas, kwiecień również 1978, kiedy po dwuletnim płynięciu zakończyła swój rejs. Oczywiście to było wtedy wielkie wydarzenie, z honorami oddano w tym Las Palmas. Mamy również patent członka honorowego klubu żeglarskiego Ostruda, co dowodzi tego, że pani kapitan jest związana z ostrudzkim żeglarstwem, nie tylko od czasów młodości, ale również już w wieku statecznym tutaj nas odwiedza. Otwiera regaty 1 maja swojego imienia, bo to są regaty o Puchar Krystyny Chojnacki-Mickiewicz, zawsze 1 maja. Dla młodzieży przede wszystkim, jak tylko optymist, a 1 maja właśnie w rocznicę wejścia Polski do Unii i nadania tego drugiego tytułu honorowego obywatela. Właśnie pierwszy raz w ten dzień, 1 maja 2004, odbyły się te regaty. Kolejna gablota, tym razem z oryginalnymi rzeczami, które opłynęły z panią Krystyną Kuleziemską. Oczywiście oprócz tego modelu, no ale ten jacht, Mazurek konkretnie, przecież się nazywał, zaprojektowany przez jej męża, pod kierownictwem jej męża, to też jest bardzo ważne, przy stoczni Konrada w latach 70. XX wieku. To jest model w skali 1 do 25 i użyczony nam przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. No ale oprócz tego modelu, tak jak powiedziałem, są oryginalne rzeczy, między innymi lampa pokładowa z mazurka, z kolei użyczona nam przez Klub Żeglarski Ostruda, bo pani Krystyna podarowała ostrudzkim żeglarzom na pamiątkę tę lampę. Oryginalna bandera, która płynęła na Mazurku, polska bandera, a przy okazji otrzymywała, to wiemy, czy jachty, które ją miały, czy zawijała do portów, również tam otrzymywała banderki. To jest akurat państwa Mauritius, ma banderka, którą otrzymała no, w trakcie swojej okołoziemskiej podróży. Znajdujemy się przed największą, może nie atrakcją, ale powierzchniowo największym eksponatem tejże wystawy. To jest, szanowni państwo, żagiel przedni z Mazurka, tak zwana genua. Są poki, między innymi genua to jest taki większy pok. Są oczywiście mniejsze, sztormowe, grot różnej wielkości. Czyli pani kapitan miała na wyposażeniu kilka różnego rodzaju żagli i na różne wiatry, i na pogody sztormowe, bo po prostu niektóre się wyakstatowały, wtedy się wymieniało. Rejestrował, przypomnijmy, 2 lata. Pierwsze wypłynięcie takie niekulturne, trzeba było zawrócić, naprawić jacht, ale miało miejsce 10 marca 1978 roku, a więc dokładnie 45 lat temu. Między innymi dlatego ta wystawa. No i ten właśnie żagiel opłynął w świat razem z panem kapitan. I tak jak powiedziałem, to jest niewątpliwie tak największy eksponat, pewnie najcięższy. No bo nawet się nie pomieścił tutaj. Oprócz gablot dysponujemy również bogatym materiałem ikonograficznym, zdjęciami. To są przepięknie wykonane tablice przez Politechnikę Gdańską, bibliotekę.
tejże uczelni, bo przypomnijmy, że pani Krystyna jest absolwentką Politechniki Gdańskiej, konkretnie skończyła Wydział Budowy Okrętu. Także tutaj widzimy na tej ścianie między innymi rzeczy bardzo ważne, bo kopię jej patentów żeglarskich, instruktorskich, między innymi patent kapitana żeglugi wielkiej, to było już najwyższe uprawnienie, jeżeli chodzi o żeglarstwo, nadal jest. No i lata jej działalności zawodowej i pracy związanej przede wszystkim właśnie z projektowaniem jachtów i żeglarstwem. Ale stoję przy rzeczy bardzo ciekawej. To jest, słuchajcie Państwo, samoster, czyli urządzenie, które pozwalało jej chwilę odpocząć. Żeglarz bez samosteru nie mógłby spać, musiałby cały czas sterować. Oczywiście to nie było tak, że 8 godzin spania, 8 godzin sterowania, godzina, dwie może takiego snu, ale samoster polega na tym, że dzięki ustawianiu się do wiatru, no w pewnym sensie steruje sam, ustawiając się do kursu i fal. Także no bez tego urządzenia na pewno nie dałoby radę opłynąć kuli ziemskiej dookoła. Tu z kolei, oprócz już wspomnianych przeze mnie tablic, w tej gablocie możemy zobaczyć oryginalną, już nie banderę, a banderkę Polskiego Związku Żeglarskiego. No, sporo tych banderek płynęło z panią Krystyną właśnie w tym celu, żeby po iluś tam latach właśnie móc podarowywać różnym organizacjom. Ale najciekawsze chyba dla zwiedzających byłby egzemplarz tej broni. Konkretnie jest to dubeltówka typu BOK. Otóż, Szanowni Państwo, no całkiem słusznie. Ona płynęła, ten rejs opłynęła kulę ziemską, zawijając do różnych portów, między innymi do takich, gdzie dzisiaj również sporo jest napadów na jachty, czy nawet na statki pełnomorskie. Nie wiadomo było, a przepłynęła sama, będąc kobietą. Czyli wyposażono ją w taką broń osobistą. Czy użyła? Nie wiemy. Miała tu być pani Krystyna tego 10 marca. Na pewno była to zapytana i wyjaśniła. No póki co mamy broń. Również jest to eksponat użyczony przez Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. No i po tej stronie wystawy mamy kolejne gabloty i kolejne tablice. Między innymi można zobaczyć, jak to pani kapitan była witana entuzjastycznie po powrocie do Polski. Konkretnie wpłynęła jak ten Mazurek na Gdańsko-Lutławę, czyli przy Długim Targu, przy Żurawiu była witana. Możemy poczytać telegramy, które pisała po zamknięciu pętli do ówczesnych władz Polski. No, władze polskie oczywiście się tym szczyciły, ale trudno się dziwić. W gablocie mamy kolejne uhonorowania pani kapitan, medale okolicznościowe, baterie, także użyczone ze zbiorów prywatnych, między innymi pani kapitan i jej męża. Także mamy tutaj wiele naprawdę ciekawych, oryginalnych, to jest najważniejsze, eksponatów. No i niestety tak się stało, że pandemia nie pozwoliła nam otworzyć tej wystawy. Być może to się stanie prędzej czy później. Pani kapitan jest jeszcze, miejmy nadzieję, długo będzie w formie takiej, że nas odwiedzi. I chcielibyśmy to połączyć, o czym była mowa, z odsłonięciem tabliczek na tym skwerze. Bo skwer, przypomnijmy, jest nad jeziorem. Na pewno mnóstwo turystów będzie to oglądało. My, Ostrudzianie, powinniśmy szczycić się tym, że pani kapitan mieszkała u nas, uczyła się tutaj żeglarstwa na Jeziorze Drwęskim i jest honorowym obywatelem miasta Ostródy.
Myślę, że dobrze się stało, iż Ostróda, mając taką piękną, byłą mieszkankę Ostródy, taką niezwykłą kobietę, potrafiliśmy wszyscy stanąć na wysokości zadania i znaleźć dla niej, myślę, że najpiękniejsze miejsce w Ostródzie. I dla tej pani kapitan tak samo. Najpiękniejsze miejsce w Ostródzie, które będzie, moim zdaniem, po wsze czasy nosiło jej imię.